Cześć, witajcie w kolejnym odcinku ABC Przedsiębiorczego Architekta. Moim gościem jest Ania Dyl, która zajmuje się, jest fanką mastermindów, a już od 11 lat prowadzi swoją firmę, jest trenerem i konsultantem biznesowym, także umie poukładać biznes każdego i dzisiaj podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat tworzenia właśnie grup mastermindowych, po co w ogóle to robimy, jak to może nam pomóc w pracy. Witaj Aniu, miło mi Ciebie gościć tutaj. Kochani, dajcie znać, czy nas dobrze słychać i widać, bo to jest kluczowe do tego, żebyśmy mogli tutaj sobie porozmawiać i żebyście w ogóle słyszeli nas. Jakbyś mogła, Aniu, powiedzieć kilka słów o sobie, czym się zajmujesz, jak trafiłaś na mastermind, kiedy zaczęłaś robić właśnie takie mastermindy? Ja jestem trenerem biznesu i konsultantem, czyli wspieram przedsiębiorców i menedżerów w skutecznym działaniu zawodowym i w ramach efektywności osobistej, i w ramach zarządzania zespołami i zarządzania całą firmą. I mastermind jest jedną z technik, jednym z narzędzi, które można wykorzystywać do tego, żeby skutecznie, efektywnie pracować. Z mastermindem sama zetknęłam się, już dawno, z 10 lat temu, kiedy otworzyłam swoją firmę i jednocześnie przeprowadziłam się z jednego miasta do drugiego, czyli z Poznania przeprowadziłam się do Wrocławia i tam kontaktów zawodowych miałam absolutne zero. I bardzo potrzebowałam zacząć budować jakiekolwiek relacje, żeby móc zacząć prowadzić swój biznes. Żeby to zrobić, pewnego wieczoru wybrałam się na spotkanie networkingowe. Dzisiaj tych spotkań networkingowych jest cała masa i właściwie codziennie można byłoby się wybrać albo na śniadanie biznesowe, albo na kolację. Natomiast w tamtych czasach, 10 lat temu, to jeszcze wcale nie było takie popularne. Bardzo przejęta i bardzo zestresowana poszłam na to spotkanie. Przedstawiłam się, powiedziałam, czym się zajmuję i właściwie nie zabrałam już ani pół słowa więcej. W tak wielkich nerwach byłam. I pod koniec tego spotkania podeszła do mnie Woka Jelnicka, która zajmuje się seksualnością kobiet i powiedziała mi, wiesz co, spodobało mi się to, co o sobie mówisz, ty mi się podobasz. Zakładam grupę mastermindową, dołączysz? Nie do końca wiedziałam, co to jest mastermind wtedy, ale tak bardzo potrzebowałam znać jakichkolwiek ludzi, że powiedziałam, tak, wchodzę w to. I przez kilka lat spotykałyśmy się w grupie kilku osób po to, żeby rozwijać nasze działalności i ja już dzisiaj jestem absolutnie pewna, że jakkolwiek tamta grupa była niedoskonała, to bez tamtego mastermindu ja dzisiaj nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem, bo tamten mastermind pozwolił mi wytrwać w działaniu i w zajmowaniu się dokładnie tym, co teraz robię, czyli w pracy z ludźmi, w edukowaniu ludzi i przedsiębiorców. Od 2 lat uczestniczę w mastermindzie, który już działa zupełnie inaczej, bo funkcjonuje w nim też z zupełnie innymi kompetencjami, ale też zdecydowałam się na niego wtedy, kiedy poczułam, że czas wejść na wyższy poziom, tak jakby osiągnąć zupełnie coś nowego, wyjść ze starych torów i wkroczyć w nową rzeczywistość. Zbudowałam grupę mastermindową i nie wyobrażam sobie funkcjonowania bez niej. Jestem absolutnie pewna, że nie osiągnęłabym tych sukcesów, tych celów, nie zrealizowałabym projektów, gdyby nie wsparcie dziewczyn, które mam zasadniczo na co dzień, chociaż spotykamy się raz na 2-3 tygodnie. A powiedz mi w ogóle, jak takie grupy działają? Ile osób jest w takiej grupie? Jak się zakłada w ogóle taką grupę? Jak często się takie osoby spotykają? Jak to w ogóle funkcjonuje? Mastermind to jest nic innego jak grupa wsparcia. Kilkuosobowa grupa wsparcia, która spotyka się systematycznie po to, żeby pomagać sobie w rozwiązywaniu trudności. Bardzo często to, co dla mnie jest problemem, nie jest problemem dla innego przedsiębiorcy, bo albo on już tam był, albo ma po prostu inną perspektywę, albo ma pomysły, albo coś słyszał, albo coś wie. W związku z tym możemy pomagać sobie rozwiązywać problemy i to, co jest ważne w mastermindzie, to, że każde spotkanie kończy się jakimś zadaniem do wykonania. Każdy sobie wybiera swoje zadanie domowe, swoje zobowiązanie, które realizuje do kolejnego spotkania i to jest właśnie ten klucz, który powoduje, że my systematycznie, krok po kroku idziemy do przodu. I ponieważ te spotkania muszą się odbywać systematycznie i potrzebujemy rozumieć swoje konteksty biznesowe, to najlepiej, jeśli ta grupa nie jest zbyt duża. Mówi się o tym, że najlepiej, żeby w mastermindzie były od 3 do 5 osób, optymalnie to są 4 osoby. I to też jest związane z czasem, jaki trwa jedno spotkanie. My dzisiaj mamy czasu bardzo, bardzo, bardzo mało. W związku z tym większa ilość osób w mastermindzie, wtedy kiedy każdy przychodzi z jakimś swoim problemem, z jakimś zgłoszeniem, z jakimś tematem do przegadania, no to gdyby tych osób było za dużo, no to albo mamy bardzo mało czasu na to, żeby porozmawiać się na dany temat, albo spotkanie rozciąga nam się w nieskończoność, a to nie jest dobry pomysł, bo to męczy i nie demotywuje.
W związku z tym 3, 4, 5 osób to jest optimum. Aha. Jak często się spotykać? To zależy. Tak naprawdę to zależy od tego, ile mamy czasu i jak bardzo nam zależy na tempie działania. Czyli jeśli po prostu chcemy działać, ale to tempo nie jest kluczowe, wystarczy spotykanie się raz na 2 tygodnie, raz na 3 tygodnie. Natomiast jeśli potrzebujemy turbo doładowania i wiemy, że okienko nam się zamyka w przeciągu 3 miesięcy, tak? Bo idą, na przykład idą święta, kończy się rok, a my mamy projekt, który związany jest z uruchomieniem sprzedaży właśnie ze względu na święta, no to wtedy może się okazać, że potrzebujemy mastermindu, który spotyka się raz w tygodniu po to, żeby to tempo działania było odpowiednio dynamiczne i żebyśmy po prostu zdążyli. A jeżeli powiedzmy, że znaleźliśmy jakieś osoby już do takiej grupy mastermindowej i teraz, no jak prowadzić taki w ogóle mastermind? Czy to jest jakiś szablon, jakiś wzór? Kto to prowadzi, czy jak ja to otwieram, zakładam, to ja to prowadzę. Jak to w ogóle przeprowadzić tak w najprostszy sposób, jakbyś mogła to powiedzieć? Okej. Okay. W najprostszy sposób to zrobić to niezależnie. Czyli spotykają się sami przedsiębiorcy, sami uczestnicy, którzy realizują spotkanie zgodnie z określonym schematem, zgodnie z określonym szablonem. Czyli na początku przechodzimy, witamy się, każdy opowiada, co udało mu się zrealizować od poprzedniego spotkania. Potem każdy mówi, jakie ma wyzwanie, problem do rozwiązania, jakiej pomocy potrzebuje, być może jakichś pomysłów, może szuka informacji zwrotnych. Każda osoba jest omawiana, tak? To jest kilka rund, 4-5 takich rozmów. Na koniec podsumowujemy, wyznaczamy sobie zadanie domowe do wykonania, żegnamy się i koniec. To jest najprostsza struktura spotkania mastermindowego, najczęściej spotykana. Jest wiele wariacji. W internecie można przeczytać o innych scenariuszach spotkań mastermindowych. Natomiast to wydaje mi się, że jest najbardziej praktycznym i najprostszym sposobem, takim, który gwarantuje, że każdy uczestnik mastermindu za każdym razem, na każdym spotkaniu może mieć rozwiązany jakiś problem. Mastermindów ostatnio zrobiło się mnóstwo i form jest bardzo wiele. Dlatego poza mastermindami niezależnymi, czyli takimi, w których jest tylko uczestnik, można się spotkać z mastermindami, które prowadzone są przez moderatora, czyli przez osobę, która zarządza spotkaniem. Czyli to ta osoba pilnuje czasu, pilnuje tego, jaka jest kolejność, dba o to, żeby rozmowa nie utknęła albo żeby za bardzo nie rozciągnęła się w czasie. Bo jak angażujemy się w rozwiązywanie czyjegoś problemu, to słuchajcie, 20 minut, które mamy na rozwiązanie tego problemu mija jak z bicza czasu. To jest naprawdę wtedy, kiedy wejdziemy w temat i uruchomią się pomysły, te 20 minut to jest moment i możemy mieć pokusę do tego, żeby przeciągać. Jak zaczniemy przeciągać, rozjedzie nam się całe spotkanie, rozjedzie nam się dynamika. Tu bardzo pomaga moderator albo jeszcze bardziej zaawansowaną opcją, z której można korzystać, to jest mastermind z mentorem. Moim zdaniem bardziej to się nazywają programy mentoringowe, ale nie wchodźmy w dywagacje na temat tego, jak powinna brzmieć definicja. To są mastermindy, które prowadzone są przez eksperta w danej dziedzinie. I w czasie takiego mastermindu, poza tym, że to uczestnicy wymieniają się swoją wiedzą, dostają też bardzo konkretną wiedzę, wskazówki i rekomendacje od mentora. I teraz, czy wybrać mastermind niezależny, gdzie są sami uczestnicy, czy jednak pójść w stronę mastermindu z moderatorem albo z mentorem? To wszystko zależy od tego, czy ja jako uczestnik mam w sobie kompetencje i zasoby, żeby realizować ten cel, który sobie postawiłam. Jeśli w temacie budowania marki w mediach, swojej marki w mediach społecznościowych, ja już wszystko wiem. Przeczytałam 500 książek, byłam na 8 kursach i właściwie jedyne co przede mną to tylko zacząć działać, to wystarczy mi grupa niezależna. Natomiast jeśli ja tej wiedzy nie posiadam, jeśli jeszcze nie mam pojęcia, co to jest mailing, jeśli nigdy nie robiłam strony lądowania i nie mam pojęcia, co to jest lead magnet, chociaż czytam, że ludzie korzystają z lead magnetów, żeby budować listy mailingowe, no to w takim przypadku dużo bardziej korzystne może być mastermind z mentorem, który po prostu tego wszystkiego nauczy i wyjaśni w trakcie trwania procesu. Więc to zależy od tego, czy mamy w sobie wiedzę, umiejętności, kompetencje do tego, żeby realizować swój cel, czy jeszcze czegoś nie umiemy i nie wiemy i potrzebujemy kogoś, kto nas po prostu nauczy. Wiesz co, jak o tym mówiłaś, to się zastanawiam, jaka jest różnica pomiędzy właśnie mentoringiem a mastermindem z mentorem, bo tak jak słucham tej definicji, to wydawało mi się, że jak ja tam na przykład komuś pomagam, wspieram go, to ja uprawiam, że tak powiem, mentoring i właśnie mówię, jakie kroki ta osoba może przejść, jak może pójść na skróty tymi moimi śladami. A tutaj czym się różni właśnie taki
mastermind mentoringowy, czy to po prostu kwestia tylko zmiany nazwy? Wiesz co, to jest kwestia zmiany nazwy, bo istotą mastermindu jest to, że się spotkamy po to, żeby radzić sobie z trudnościami, wyznaczać sobie zadania do wykonania i je realizować. Mhm. To jest istota mastermindu. Tylko, że to wtedy w jedną stronę idzie, tak? No bo wtedy ja udzielam, pomagam tej osobie, tak? A ona jak gdyby już mi nie pomaga, tak? No bo to już jest inna relacja, nie? Mhm. Okej, okay. Jeśli ty jesteś mentorem w relacji, nie wiem, z jedną osobą albo z grupą osób, to ty nie czerpiesz korzyści takich rozwojowych. Oczywiście, jeśli jesteś mentorem, który pracuje odpłatnie, no to jest wtedy twoja praca i dostajesz za to wynagrodzenie. Mhm. Jeśli jesteś wolontariuszem, no to twoim wynagrodzeniem jest satysfakcja i radość z tego, że możesz pomagać innym. Natomiast w relacji mentoringowej jest zawsze osoba bardziej doświadczona i osoba mniej doświadczona. Tak? I ten bardziej doświadczony uczy tego mniej doświadczonego, dzieli się swoim doświadczeniem, wiedzą, przetartymi szlakami. Natomiast w takim bardzo czystym mastermindzie my wszyscy jesteśmy na tym samym etapie, na tym samym poziomie. I jednocześnie to całkowicie wystarczy, dlatego że nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile jesteśmy w stanie niezwykłych pomysłów, narzędzi, metod i sposobów działania wypracować wtedy, kiedy pracujemy w grupie z innymi osobami. Mentor nie jest nam niezbędny. On bywa potrzebny czasami, ale nie jest niezbędny do tego, żeby nie stać pod ścianą, tylko żeby robić kolejne kroki w górę. Rozumiem. A jak zdefiniować, jak to sprawdzić, że jesteśmy na podobnym poziomie? Trzeba, nie wiem, porozmawiać, kto co robi i wtedy wywnioskować z tego? Tak, tak, zdecydowanie tak. Nie da się stworzyć grupy mastermindowej bez rozmawiania ze sobą, zanim zbudujemy grupę mastermindową, bo musimy sprawdzić, po pierwsze, czy rzeczywiście nasze biznesy, nasze działania są na mniej więcej podobnym poziomie, żeby uniknąć sytuacji, w której w grupie mastermindowej mamy trzy osoby, które dopiero otwierają swoją firmę i jedną osobę, która prowadzi swój biznes od 10 lat i odnosi sukcesy, bo wtedy w zupełnie naturalny sposób ta osoba z doświadczeniem stanie się mentorem i nie będzie mogła aż tak bardzo korzystać z doświadczenia tych innych osób, bo one go po prostu jeszcze nie mają. Więc to, co jest do sprawdzenia, to czy my mniej więcej jesteśmy na tym samym poziomie. I to nie chodzi dokładnie o datę rozpoczęcia działalności gospodarczej czy nominalną ilość zatrudnionych osób, tylko taki etap mniej więcej, tak? Czy ja jestem jednoosobową działalnością gospodarczą, czy jestem firmą, która zatrudnia pracowników, tak? Czy jestem na rynku od roku, czy jestem na rynku więcej niż 10 lat. To są takie wskaźniki, które nam pokazują, czy my mniej więcej jesteśmy na tym samym pułapie. To jest pierwsza rzecz, która jest bardzo ważna do sprawdzenia. A druga sprawa, o której musimy pamiętać, to to, że w grupie mastermindowej nie możemy być dla siebie konkurencją. Czyli nie możemy sięgać do tego samego portfela po te same pieniądze, co bywa trudne i jednocześnie jest możliwe, żeby pracować w mastermindzie z osobami z tej samej branży, bo nawet jeśli reprezentujemy tą samą branżę, to wcale nie oznacza, że mamy dokładnie tych samych klientów. Ja obecnie jestem w grupie mastermindowej również z trenerką. My, można powiedzieć, gdybyśmy miały opisywać, czym zajmujemy się zawodowo, to my robimy to samo. Natomiast nasze grupy docelowe są inne. I to powoduje, że nie mamy żadnych problemów w tym, żeby rozwijać siebie nawzajem, tak? Bo nie konkurujemy. To nie jest tak, że jak ja jej pomogę, to oznacza, że ona się rozwinie i zabierze mi moich klientów. Zupełnie, zupełnie nie. Mało tego, często jest tak, że wspieramy się wzajemnie w realizacji zleceń, bo wtedy, kiedy ona nie ma mocy przerobowych, prosi mnie o wsparcie i jeśli ja potrzebuję pomocy merytorycznej, również proszę ją o wsparcie. Więc zdarza się, że współpracujemy ze sobą również poza mastermindem, zupełnie już na płaszczyźnie biznesowej. Mhm. Czyli możemy jak gdyby pracować tutaj w obrębie naszego zawodu, ale możemy też poszukać ludzi z zewnątrz, którzy zajmują się czymś innym i może właśnie to nam też da jakąś nową wiedzę, którą będziemy mogli wykorzystać. I powiedz mi, gdzie takich grup szukać? Ty też masz taką grupę. Jakbyś mogła polecić swoją, ewentualnie jeszcze, gdzie takie grupy można szukać? Znaczy, gdzie są takie grupy, żeby znaleźć osoby do swojej grupy Mastermind? Moja społeczność na Facebooku nazywa się Mastermind w praktyce i to jest grupa, która jest dedykowana do tego, żeby szukać wśród niej uczestników do swoich grup mastermindowych. Ja jeszcze dodam, zrobię taką trochę małą dygresję dotyczącą różnorodności.
Od czerwca prowadzę testowe sesje mastermindowe, czyli można przyjść do mnie na mastermind, który ja moderuję. To jest bezpłatne, jednorazowe wydarzenie i z innymi osobami można poczuć, jak to jest w tym mastermindzie. Czy on mi się podoba, czy mi się nie podoba, jak przebiega od środka, co się dzieje rzeczywiście i jakie z tego można mieć korzyści. I okazuje się, co mnie w sumie z moim doświadczeniem nie zaskakuje, ale bardzo zaskakuje uczestników, że im bardziej zróżnicowana grupa, tym bardziej karmiące spotkanie, czyli tym ciekawsze są wnioski, bo są bardzo różne perspektywy. Więc można podejść do tego albo pod kątem różnorodności, albo pod kątem wspierania się w ramach tej samej branży. Więc uczestników do grupy mastermindowej można szukać w Mastermind Praktyce, w społeczności na Facebooku, ale to nie jest jedyna grupa, dlatego że w innych grupach, które zrzeszają przedsiębiorców, również można pisać posty, można się ogłaszać i można takich uczestników do Mastermindu szukać. Nie szukając daleko, w grupie prowadzonej przez panią swojego czasu, biznes online i blogowanie od kuchni, tak? By PSC, jeśli dobrze pamiętam, tak nazywa się ta grupa. Spokojnie tam można szukać osób do mastermindowania. Ostatnio widziałam, że nawet jest moduł poświęcony temu, jest specjalna przestrzeń do tego, żeby można było szukać osób. U Dominika Juszczyka, który zajmuje się talentami Galupa, również jest bardzo silny ruch mastermindowy. Grupa nazywa się O Talentach z Pasją. Jest grupa Biznes 2.0, można szukać mastermindów u Hakerek Sukcesu, u Marty Krasnodębskiej i zasadniczo w każdej grupie, w której znajdują się przedsiębiorcy. Ja zachęcam też do tego, żeby szukać, jakby korzystając ze swojego osobistego profilu, czyli po prostu u siebie napisać, że szuka się grupy mastermindowej. Im więcej osób dowie się o tym, że szukamy, tym większe są szanse na to, że ktoś ciekawy się do nas zgłosi. To, co jest ważne, to samo myślenie o tym, że chcę być w mastermindzie, nie załatwi nam bycia w mastermindzie. To trzeba zrobić pierwszy krok i znaleźć w sobie tą... Tak, zacząć działać, znaleźć w sobie tą determinację, żeby tą grupę zbudować. I to wcale nie oznacza, że jak zbuduję grupę, to potem muszę ją prowadzić. Bo w grupach niezależnych to prowadzenie spotkań przechodzi rotacyjnie najczęściej. Czyli raz to robi Kasia, raz robi Zosia, na następnym spotkaniu robi Marcel. Można się tym wymieniać, bo za to, co się dzieje w grupie, odpowiedzialni są solidarnie wszyscy uczestnicy grupy. Czyli tam nie ma jednoznacznie wyznaczonego lidera, który tą grupę prowadzi. Może tak być, oczywiście, jeśli ktoś ma taką ochotę i tak się grupa umówi, ale to nie jest niezbędne. Dlatego nie ma obaw, że jeśli ja wyjdę z inicjatywą, no to to już oznacza, że cały ciężar organizowania wszystkiego spada na moje barki. Tak wcale być nie musi. Rozumiem. No to same plusy. Fajnie coś takiego stworzyć i poszukać takich ludzi. No są grupy, czyli możemy poszukać w tych grupach osób. Mogą być to osoby... A można to też tak zrobić, że na przykład ktoś jest z Wrocławia, ktoś jest z Warszawy, ktoś tam bardziej się skupia lokalnie na projektowaniu, więc te osoby z różnych miast mogą się połączyć albo z różnych krajów, tak? No bo projektanci też... W mojej grupie tak. Są projektanci... No, z przeróżnych krajów, tak? I one mają inne rynki też działania. Tak, oczywiście jest też działanie online, część projektantów zajmuje się tym działaniem online, ale rzeczywiście te grupy odbiorców są różne i tak jak wspomniałaś, u Ciebie też w grupie jest osoba, która się tym samym zajmuje, ale no, ma inny zakres wpływu. No i u nas też tak jest, więc ja tutaj bym chciała wszystkich zachęcić do tego, żeby coś takiego tworzyli. A powiedz mi, bo ja widziałam, że Ty masz też produkty w swoim sklepie takie wirtualne i tam miałaś taki fajny szablon czy notatnik do robienia tych mastermindów, tak? Czyli to jest coś, co mogłoby mi pomóc na przykład zacząć, żebym ja sobie takie spotkanie prowadziła. To jest dla moderatora czy dla każdej osoby, która taki mastermind prowadzi? To, o czym mówisz, to jest master notes. To jest narzędzie dla Master Notes, dla każdego uczestnika spotkania mastermindowego. Czyli jak ja idę na mastermind, biorę ze sobą ten notes i na nim notuję. On został przeze mnie stworzony w taki sposób, żeby przeprowadzać płynnie przez wszystkie elementy spotkania. Czyli na dobrą sprawę można go trochę potraktować jako planer spotkania. Bo pierwsza część to jest, co się wydarzyło, czyli to jest
podsumowanie, przygotowanie się do spotkania, potem z czym przychodzę, jaki problem chcę rozwiązać i w związku z tym, czego potrzebuję od grupy, a potem jest część na wnioski, refleksje, na zadanie do wykonania. Więc to jest takie narzędzie, które zbiera w jednym miejscu i porządkuje całe spotkanie mastermindowe i bardzo, bardzo pomaga w prowadzeniu spotkań. Może z niego korzystać oczywiście każdy uczestnik. Moderator mniej, dlatego że moderator potrzebuje innych narzędzi do pracy. Natomiast z perspektywy uczestnika to jest takie miejsce, gdzie wszystko zapisane jest w jednym miejscu, na jednej kartce. I to jest o tyle istotne, że jeśli pomiędzy mastermindami upływa czas, na przykład 2 tygodnie, ja pamiętam, że miałam zrobić jakieś zadanie, że się do czegoś zobowiązałam, ale po wyjściu ze spotkania po prostu zalały mnie bieżące tematy. I ja mogę najnormalniej w świecie nie pamiętać, co to dokładnie miało być, to mogę wrócić do tego notatnika i mam zapisane dokładnie, co mam zrobić i w jaki sposób. Czyli ta wiedza, to doświadczenie, ten know-how, pomysły, które są wypracowane w czasie spotkania w grupie, nie giną pomiędzy notatkami, a są wszystkie zgromadzone w jednym miejscu. I to bardzo porządkuje. A mam wrażenie, że porządkowania w naszej pracy bardzo, bardzo potrzebujemy. Czyli to wszystko, jak chcę się przygotować i tak profesjonalnie, że tak powiem, do tego podejść i chcę taką grupę stworzyć, to na Twojej stronie annadyl.pl znajdę te wszystkie różne narzędzia, tak? Znajdę, dobra. Tak. Znajdziesz Master Notes, znajdziesz kurs, w którym uczę, w jaki sposób zbudować grupę i pracować w grupie. Już niedługo pojawi się informacja o książce, o podręczniku do mastermindowania, który właśnie się składa i w październiku ruszy sprzedaż. W związku z tym można znaleźć naprawdę pełen pakiet informacji. To będzie e-book, tak? Na temat e-book. Tego, jak tworzyć. Mhm. Tak, to będzie e-book i audiobook. Bo wiem, że część osób woli słuchać niż czytać, dlatego przygotowuję tak, te dwie wersje. Tak, ja bardzo lubię słuchać i jak mogę, to jak najwięcej słucham, wtedy mogę robić też inne rzeczy. A tutaj dałaś nam też link, żebyśmy, bo jeszcze się tam nie rejestrowałam, żebyśmy się mogli zarejestrować i zobaczyć sobie za darmo jakąś Twoją lekcję kursu, tak? Na temat mastermindu. Tak. Także pod tym linkiem tak. Też to znajdziemy, dobra. Okej, no to fajnie. Czyli teraz tak, jakby porządkując, musiałabym znaleźć sobie grupę, bo zapisać się na przykład na Twoją grupę na Facebooku i tam poszukać osoby, które byłyby chętne. I teraz jak poszukać tych osób? Co napisać? Czy ja mam napisać trochę o sobie, kogo szukam, albo czy na jakim jestem właśnie poziomie, żeby teraz te poziomy wyrównać i żeby znaleźć osoby, które będą też mnie wspierały, tak? Bo ja miałam takie doświadczenia, że ktoś właśnie szukał takich osób i jak ja się zgłosiłam i powiedziałam, co robię, czym się zajmuję i tak dalej, i jakie są moje oczekiwania, no to ta osoba po prostu zniknęła, dlatego że mówiła, że ja powinnam sobie poszukać kogoś tam właśnie innego i tak dalej, że ja tutaj nic z tej grupy raczej nie uzyskam, tylko te osoby, no właśnie, one są na innym poziomie, ja wtedy nie wiedziałam, że to trzeba w ten sposób szukać. No i to się rozmyło i po prostu przestałam szukać dalej, nic w tym zakresie nie zrobiłam, a teraz chciałabym właśnie coś takiego stworzyć, czyli piszę jakieś ogłoszenie. Co tam warto by było napisać w takim ogłoszeniu? W ogłoszeniu warto napisać, czym się zajmujesz i rzeczywiście na jakim poziomie rozwoju jest Twój biznes. Czy to jest firma jednoosobowa, od jak dawna działa, czy zatrudniasz pracowników. Ważne jest to, żeby też napisać, nad jakim obszarem działalności chcesz pracować w mastermindzie, czyli co chcesz rozwijać, jaki projekt zrealizować, jaki masz cel dla swojego uczestnictwa w mastermindzie, bo mastermindy działają szczególnie dobrze wtedy, kiedy spotykają się ludzie na podobnym etapie rozwoju biznesu, ale też, że chcą pracować wokół podobnego celu, czyli na przykład rozwijania marki online, tworzenia kursu online'owego, pozyskiwania klientów stacjonarnych, budowania rozpoznawalności, zwiększenia sprzedaży. Jak mamy ten wspólny temat, to on jest dla nas parasolem i powoduje, że każdy temat, który omawiamy, każdy problem, który rozwiązujemy, jest jednocześnie problemem wszystkich. To bardzo, bardzo napędza. Czyli potrzebujesz napisać coś o swoim biznesie, to nie musi być tak naprawdę dużo, dużo zdań, cel, jaki chcesz realizować w swoim mastermindzie. Fajnie jest też napisać, kiedy i w jaki sposób chcesz się spotykać, bo są różne filozofie. Niektórzy wolą spotykać się w godzinach pracy, a inni mają do dyspozycji tylko wieczory, więc warto to nadmienić. Co prawda dzisiaj świat nas determinuje i właściwie jedyne spotkania, jakie mamy do dyspozycji, to spotkania online'owe, ale przecież wcale tak być nie musi i być może ja chcę spotykać się z kimś stacjonarnie. Wtedy trzeba to napisać oraz napisać, skąd jestem. Mhm.
Tak, no bo to może być Bydgoszcz, to może być Gdańsk, albo to może być Kraków. No i niezbędne jest, słuchajcie, call to action, które wszyscy, mam nadzieję, że dobrze znamy, czyli trzeba dać wezwanie do działania, tak? Odezwij się do mnie na brief, napisz w komentarzu takie zdanie, żeby te osoby, które potencjalnie są chętne, żeby wiedziały, jak się z nami skontaktować. A potem to, co jest do zrobienia, to jest utrzymywanie, jakby podtrzymanie tego kontaktu i sprawdzenie, czy do siebie pasujemy. Sprawdzenie też, czy nam się dobrze ze sobą rozmawia, czy jest jakiś flow, czy jest chemia. Bo praca w mastermindzie z kimś, kogo się nie polubiło, nie ma większego sensu. I tak naprawdę nie musimy tego robić, nie musimy sobie dokładać trudności. I to jest istotne, żeby ten proces doprowadzić do końca. Czyli jeśli decyduje się z kimś pracować, to mu to powiedzieć. I jeśli nie decyduje się z kimś pracować, to też mu to powiedzieć. Wiesz co, sorry, mam wrażenie, że ta współpraca nam się nie ułoży. Nie, że to nie będzie dla nas dobre. Poszukaj sobie mastermindu gdzie indziej, ja trzymam za ciebie kciuki. I tyle. I to właściwie wystarczy też do tego, żeby wiesz, nie pozostawiać w drugiej osobie takiego wrażenia, z jakim ty zostałaś, nie? Że zostałaś odcięta właściwie w mało zrozumiały dla siebie sposób. Przynajmniej tak to odczytuję. No, czyli no, nie zrażać się, jeżeli za pierwszym razem nam się nie uda, to może za drugim. Po prostu tak długo szukać, aż znajdziemy te właściwe osoby. Tak. I jeżeli jesteśmy osobami bardzo zajętymi, takie spotkania na przykład raz w miesiącu, one będą już wystarczające. Bo ciężko mi też sobie wyobrazić, że na przykład co tydzień się spotykamy konkretnego dnia i tak dalej, no bo jeżeli ja realizuję tyle projektów, ile realizuję, tak piszę książki, e-booki, kursy, mam iluś projektantów, ileś projektów, ileś tam klientów i tak dalej, no tego jest mnóstwo różnych rzeczy robię, no to co tydzień byłoby mi też ciężko po prostu na godzinę się spotykać z taką grupą, więc rozumiem, że te osoby też musiałyby być chętne na takie spotkania, powiedzmy rzadsze, tak? Czyli raz w miesiącu się spotykamy. I na przykład to trwa rok, dwa czy trzy, bo jak rozmawiam z ludźmi, którzy dobrze mają dobraną taką grupę mastermindową, no to na przykład 2,5 roku się spotykali regularnie, więc dla mnie to jest wow, nie? Czyli tak. Ta regularność, ta powtarzalność, te spotkania były naprawdę zrobione cyklicznie. Pytanie, czy jeżeli jakaś osoba nie może, naprawdę to jest, nie może, to czy na przykład nas jest 5, no to czy możemy się w 4 spotkać? Czy musimy za każdym razem w 5 osób, nie? Bo tego na przykład nie wiem jeszcze. Wiesz co, można wszystko, trzeba się tylko na to umówić, bo to jest rzeczywistość przedsiębiorcy, że czasami nie może z różnych względów, a to dlatego, że właśnie klient mu przyłożył nóż do gardła i po prostu musi pojechać na spotkanie, bo nie da się go zorganizować w żadnym innym terminie, albo dziecko mu się rozchoruje, albo wydarzy się cokolwiek innego, co powoduje, że w danym momencie nie może pojawić się na spotkaniu. I na to się trzeba po prostu wcześniej umówić, co w sytuacji, kiedy kogoś nie ma. Jeśli go nie ma raz na jakiś czas i nie wpływa to niekorzystnie na proces pracy grupy, to okej. No to po prostu to jest fragment rzeczywistości. To, na co trzeba się umówić, to, że jeśli ktoś nie przychodzi, to my zaczynamy bez niego i nie czekamy, żeby nie marnować czasu osób, które się pojawiły. I dopiero kiedy to zaczyna być takie zjawisko utrudniające, kiedy zaczyna nam to doskwierać, ktoś się spóźnia. Tak, to wtedy siadamy i rozmawiamy. Słuchajcie, ale co się dzieje? Tak, to mi przeszkadza, że ciebie ciągle nie ma, albo że jesteś tylko raz na jakiś czas. Dezorganizuje to pracę całej reszty. Wydaje mi się, że spotkania raz na miesiąc to jest jednak trochę rzadko, bo to jest, Agnieszka, tak jakbyś chodziła raz na miesiąc na siłownię. Aha, rozumiem. Czy to przyniesie rezultat? No jakiś przyniesie. Na pewno lepiej jest chodzić na siłownię, czy nie wiem, uprawiać jakąś aktywność fizyczną raz w miesiącu niż w ogóle. Natomiast tutaj siłą jest systematyczność. Czyli jeśli co 2 tygodnie to jest za rzadko, za często, to co 3, żeby wiesz, nie próbować tych interwałów czasowych tak dopasowywać do miesięcy, tylko jednak raczej starać się organizować te spotkania możliwie często. Ja w mojej grupie mastermindowej spotykamy się co 2 lub 3 tygodnie. Bywa różnie, dlatego że mamy różnie poustawiane kalendarze i po prostu co 3-4 miesiące umawiamy się na kolejne 3-4 miesiące, bukując sobie terminy w kalendarzu. I w zależności od tego, jak już mamy poumawiane inne terminy, no to czasami nam wyjdą 2 tygodnie, a czasami 3. Ale ponieważ one są zarezerwowane z dużym wyprzedzeniem, to my niczego innego sobie w te terminy nie wkładamy,
jeśli to jest tylko wykonalne. A to, co jest niezwykle istotne, to, żeby podejść do spotkań mastermindowych jak do zadania zawodowego, jak do spotkania zarządu. To są bardzo ważne, strategiczne spotkania biznesowe, to jest praca. Jeśli ja nauczę się myśleć o tym w taki sposób, to przełożenie spotkania mastermindowego albo nieuczestniczenie w spotkaniu mastermindowym zaczyna mnie boleć, tak jakbym miała zrezygnować ze spotkania z klientem. A klienci są elastyczni i okazuje się, że są w stanie się dostosowywać do różnych rzeczy. I jeśli ja mam plan spotkań mastermindowych na najbliższe 3 miesiące, to też i nie proponuję spotkań klientom wtedy, kiedy ten mastermind mam już zaplanowany. Więc to jest do połączenia i do pogodzenia, a wtedy, kiedy rzeczywiście wejdzie się już w tą systematyczność, cykliczność spotkań i nabierze się wprawy w tym spotykaniu, to, że mówisz o 2,5 roku wspólnej współpracy, wcale mnie nie dziwi, dlatego że na mastermind się potem czeka. Ja czekam, kiedy będę miała następne spotkanie z dziewczynami, żeby pomogły mi w jakiejś trudności, z którą nie jestem w stanie poradzić sobie sama, więc motywacji i determinacji do tego, żeby uczestniczyć, potem nie brakuje, pod warunkiem, że grupa jest dobrze ustawiona i dobrze działa, bo oczywiście nie zawsze musi tak być. Grupa jest żywym organizmem i mogą się pojawić sytuacje, że coś się po prostu rozładzi. Czyli ogólnie same plusy. Same plusy i aż się chce dalej spotykać z tymi osobami, bo to daje nam motywację, energię do działania, ale też jakąś wiedzę, tak? Czyli praktykę, że ktoś coś przerobił też, a my na przykład tego nie przerobiliśmy, bo tutaj cały czas się zastanawiam w kontekście tego, że jesteśmy na podobnym poziomie. Jeżeli wszyscy by byli tak na idealnie takim samym poziomie, a nikt nie byłby na przykład gdzieś wyżej, chociaż chyba nie ma takich sytuacji, to wtedy ten ktoś nam nie doradzi, nie? No bo jeżeli na przykład wszyscy mają zespół na przykład 5-osobowy, robią 20 projektów w miesiącu i każdy z nas robi dokładnie to samo, no to ciężko, żeby ktoś miał chyba coś przepracowane innego, ale może to być związane na przykład z jakimś specyficzną pracą, z jakimś specyficznym klientem albo nad jakimś specyficznym tematem. I ktoś na przykład jeden projektant to przerobił, a drugi tego nie przerobił i może się podzielić tym doświadczeniem. Tylko później wszystko się rozbija właśnie o to, co ty mówiłaś, czy ktoś będzie chciał się podzielić tym doświadczeniem, jeżeli ta sama grupa wpływów. Tutaj trochę mam właśnie wątpliwości co do tego. Oczywiście ja się dzielę wiedzą, więc nie mam z tym problemu i to robię na szeroką skalę, nawet nie w 5-osobowej grupie, ale no jakieś tam obawy, obiekcje te osoby mogą mieć na przykład z tej samej miejscowości, chociaż muszę ci powiedzieć, że spotkałam się już z takimi opiniami osób klubowiczy z mojej grupy Przedsiębiorczy Architekt, które mówią, że do tej pory właśnie niczym się nie dzieliły, nie spotykały i tak dalej, jeździły oczywiście na jakieś szkolenia tutaj lokalne, a teraz po tym, jak są w mojej grupie, zaczęły się spotykać, dzielić doświadczeniem, różnymi historiami z klientami, co w danej sytuacji zrobić, nawet nie na zasadzie mastermindów, tylko po prostu zwykłych spotkań przy herbacie, kawie czy wymianie jakichś próbników i zaczęły się łączyć w grupy wsparcia, tak? Bo ja ogólnie uważam, że w nas siła, w jakiejś grupie siła, tak? Czyli możemy naprawdę być obok siebie, nawet na tym samym rynku pracować, ale obsługiwać poniekąd zupełnie inne grupy odbiorców, bo każdy z nas jako człowiek jest zupełnie inny i automatycznie innych ludzi do siebie przyciągniemy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no jako powiedzmy, jako pojedynczy projektant, jest dany projektant w stanie zrobić 3-5 projektów maksymalnie w jakimś odstępie czasowym, na przykład kwartału, i więcej nie zrobi takich dużych projektów, na przykład 100 czy 200 metrowych. No i cała reszta projektów czeka na kolejnego projektanta, tak? Czyli jest miejsce na rynku dla wszystkich. Oczywiście jedni mają lepsze, tak jak mówią sami, lepsze projekty, inni powiedzmy mniejsze, gorsze. Nie wiem, czy mniejsze to jest gorsze, ale po prostu każdy może sobie to uszyć na swoją miarę. Nie każdy ma ambicje, żeby robić jakieś duże na przykład placówki oświatowe. Niektórzy wolą robić na przykład pokoje dziecięce i w tym się specjalizują. Niektórzy lubią restauracje, jakieś bary, knajpy, niektórzy specjalizują się w spa, a niektórzy robią jakieś rezydencje. Stylistyka też projektów jest zupełnie inna w zależności od projektanta, więc tutaj też to może nas w jakiś sposób różnić. No i wydaje mi się, że takie łączenie się w grupy no może dać naprawdę nam bardzo
dużo pozytywnych zmian, a jeżeli nawet byśmy nie chcieli się łączyć w grupy związane z projektowaniem wnętrz, albo na przykład dwie osoby będą projektantami, a trzy osoby mogą nie być projektantami, tak? Mogą robić zupełnie coś innego, ale na przykład dla podobnej grupy, tak? Może materiały jakieś budowlane, a może jakieś zasłony, firany, a może coś z drzwiami, może w obrębie na przykład naszych działań związanych w ogóle z architekturą wnętrz, tak? Bo przecież tych firm, które obsługują tego samego klienta, jest mnóstwo. Więc może coś takiego. Tak, i w tym kontekście, jeżeli w tym kontekście wymienianie się wiedzą i doświadczeniami w zakresie tego, jaki jest klient, czego potrzebuje, z jakimi problemami się mierzy, w jaki sposób się z nim komunikować, żeby skutecznie do niego docierać, jakiego rodzaju obsługi oczekuje, co można dla niego robić posprzedażowo. No to są takie informacje, za które ludzie są gotowi zapłacić wiele dziesiątków tysięcy, a ta wiedza i to doświadczenie, ono już w twojej grupie, tak, wśród tych osób, projektantów, architektów, urbanistów, to wszystko już jest. Ja mam taką filozofię, że dzielenie się wiedzą zawsze się opłaca. Bo ja się dzielę wiedzą, korzystam z wiedzy innych osób i to zawsze buduje mnie i wychodzę z założenia, że to, że ja podnoszę swoje kompetencje, nikomu innemu nie zagraża, tak samo jak mi nie zagraża to, że inni swoją pracę wykonują lepiej. Ja nie jestem w stanie przeprowadzić wszystkich szkoleń świata, nie jestem w stanie pracować z wszystkimi przedsiębiorcami, nawet w Poznaniu, tak? A co dopiero mówić o szerszej perspektywie, bo pracuję bardzo dużo online'owo. W związku z tym część tych osób i tak musi trafić w ręce innych trenerów, innych konsultantów. W związku z tym zależy mi na tym, bo tak naprawdę zależy mi na przedsiębiorcy, to zależy mi na tym, żeby trafiali w ręce osób, które są kompetentne, które mają wiedzę, mają odpowiednie doświadczenie, mają odpowiednio poustawiane procesy, tak, posiadają adekwatną wiedzę, która jest im potrzebna do realizowania usług, więc ja tą wiedzą rzeczywiście dzielę się bardzo chętnie i nie dostrzegam w tym żadnego zagrożenia, bo też jest tak, jak powiedziałaś na początku, ludzie wybierają nas sobie też ze względu na to, jakim my jesteśmy, jakim ja jestem człowiekiem, tak, jaką firmę, jaką markę buduję, dlatego wolę chodzić do marketu Leroy, a nie do marketu Castorama, bo jest coś takiego w marce, w historii, która jest opowiadana, która pasuje mi bardziej. I czasami to jest kwestia ceny albo produktu, ale w szerokiej perspektywie to ja wybieram jakąś historię i jakieś wartości, które idą za tym człowiekiem. Więc w mojej perspektywie jest niewielkie ryzyko, że jesteśmy dla siebie konkurencją i będziemy się wzajemnie zagryzać. Ja raczej nie myślę o konkurencji jako instytucji, która mi zagraża, raczej myślę sobie o konkurencji w taki sposób, to są po prostu inne firmy, inne osoby, które współistnieją ze mną na tym samym rynku i my się wielokrotnie jesteśmy po prostu w stanie wspierać. Natomiast jeśli ktoś ma wewnętrzne przekonanie, że po prostu konkurencja to jest konkurencja, nie można wspierać konkurencji, nie jestem w stanie się przełamać, boję się, że ktoś wykorzysta mnie po to, żeby się rozbudować i ukraść mi moich klientów, to z mastermindu można korzystać w dużo bezpieczniejszy sposób, a mianowicie ucząc się. Jesteś autorką różnego rodzaju kursów, czyli masz grupy kursantów, którzy przerabiają te materiały, które przygotowałaś. Flagą i zmorą osób uczestniczących w kursach jest to, że nałykają się wiedzy, dowiedzą się mnóstwa przeciekawych, praktycznych informacji i potem ta wiedza leży. Leży w komputerze, czasem leży w głowie, czasem leży w notatnikach. No, w głowie nie leży, bo jak raz przerobisz kurs, to po tygodniu pamiętasz 20% po miesiącu praktycznie nic i ja pracując z projektantami wiem, że na przykład jak przerobili raz, no to później te błędy są ciągle powielane, bo nie nauczyli się tego w cudzysłowie na pamięć, nie jest to w pamięci długotrwałej, tylko po prostu to uleciało, nie? Ale wiesz, ta wiedza, jak jesteśmy dorosłymi ludźmi, jesteśmy przedsiębiorcami, ta wiedza nabiera wartości wtedy, kiedy jest przekuta na działanie, wtedy, kiedy ja coś z nią zrobię. Dokładnie. Tak? I żeby coś z nią robić, znowu potrzebujemy jakiegoś dodatkowego systemu, jakiegoś właśnie grupy wsparcia, w której możemy przechodzić przez kurs kawałek po kawałku i te treści, które są dla nas adekwatne, przekuwać na zmiany w naszym biznesie. W innym przypadku bierzemy udział w bardzo ciekawym kursie, z którego wynika absolutnie nic. I nie jest to wina kursu, bo kurs może być rzeczywiście świetny. Natomiast jeśli ja nic nie zrobię z tymi wskazówkami, z tymi narzędziami, które są mi dostarczone,
no to już nie jest wina kursu, to już jest moja wina. I grupy mastermindowe mogą też służyć temu właśnie, żeby wyciskać z tych kursów, w których uczestniczymy, absolutnie wszystko, co jest tylko do wyciśnięcia. Ja sama, teraz moja grupa edukacyjna mastermindowa jest zawieszona, bo realizujemy zbyt dużo różnych projektów, ale przez wiele lat spotykałam się z dwiema dziewczynami, z którymi jestem w takim cyklu zaawansowanych szkoleń z analizy transakcyjnej. To już jest naprawdę mega turbo wiedza psychologiczna, taka zaawansowana. I tam przełożenie tego na praktykę zawodową, to jest wyzwanie. To jest naprawdę wyzwanie, jak to, co wiem o psychologii człowieka, przenieść na przykład na działanie zespołu, jak to wykorzystać w czasie szkolenia, żeby menedżer, który nie ma pojęcia o analizie transakcyjnej, czyli o tej całej psychologii, żeby on mógł z tego w mądry i skuteczny sposób korzystać. I my spotykałyśmy się właśnie po to, żeby takie pojęcia, jak nie wiem, symbioza, imago zespołu, kontraktowanie, żeby te trudne pojęcia i trudne mechanizmy przekładać na bardzo praktyczne strategie działania, narzędzia, techniki. I dzięki temu ja z tej szkoły faktycznie wycisnęłam wszystko, co jest możliwe. I nie tylko jestem bogatsza w wiedzę, ale mam też mnóstwo kompetencji, które pozwalają mi skutecznie pracować z innymi. Więc mastermind taki edukacyjny do uczenia się też jak najbardziej polecam. Fajnie, fajnie. Słuchajcie, dajcie znać, czy macie pytania. Czy macie pytania do Ani na temat mastermindów? Ja w ogóle wszystkich zachęcam, wszystkich grupowiczy, klubowiczy, przedsiębiorczego architekta i wszystkich członków mojej Akademii Przedsiębiorczego Architekta rocznej do tego, żebyście zaczęli łączyć się właśnie w jakieś grupy. Może nie 5 osób, może 3 osoby, tak? To nie musi przecież być 5. Żeby zacząć wykorzystywać wiedzę, którą zdobyliście tutaj i na mojej grupie i swoje doświadczenie i zacząć się tym dzielić, bo to naprawdę, zobaczcie, może przynieść super efekty i będziecie mieli takie osoby do wsparcia. Dużo osób zgłasza mi właśnie taką potrzebę, że nie mają z kim porozmawiać, tak, że realizują te swoje rzeczy, ale nie mają kogo się zapytać, boją się na przykład gdzieś tam na forach zapytać, gdzie to będzie widoczne. Dlatego potrzebują takich osób właśnie do kontaktu i być może to będzie dla Was taki bodziec, ten live, żeby takie grupy utworzyć i takie osoby poszukać. Możecie szukać w mojej grupie, jest ponad 2300 osób zajmujących się projektowaniem wnętrz, więc możecie naprawdę w tej grupie znaleźć całkiem dużo ciekawych osób do współpracy. Tak patrzę, czy są jakieś pytania, słuchajcie. Na razie mi się nie wyświetlają. A kurs, Aniu, kiedy robiłaś o mastermindzie? Kiedy wpadłaś na pomysł, żeby zrobić na ten temat kurs? Wpadłam na pomysł kursu, wpadłam podczas pracy w dużym projekcie takim międzynarodowym wspierania przedsiębiorców w trudnościach. I wtedy konsultowałam ogromną ilość przedsiębiorców, którzy mieli różnego rodzaju kłopoty. I to, co mnie uderzyło, to, że sam fakt rozmawiania z nimi i zadawania im pytań bardzo często powodował, że oni już odpowiadając znajdowali rozwiązanie. A wcześniej nigdy się nie zastanawiali nad tymi kwestiami. I dodatkowo to większość z tych osób doświadczała ogromnego poczucia samotności w prowadzeniu firmy, że oni to wszystko muszą sami, a czasami nie wiedzą, nie mają pewności, potrzebują się z kimś skonsultować albo mają przekonania, które ich ograniczają. I sam fakt rozmawiania bardzo im pomagał w radzeniu sobie z kłopotami, których doświadczali. I ja rozmawiałam z nimi, patrzyłam na nich i mówię, dlaczego wy nie korzystacie z mastermindu? Dlaczego wy tego nie robicie? Przecież nie bylibyście w tej sytuacji, w której jesteście teraz, tak w kropce, gdybyście skorzystali z tak prostego narzędzia, bo ono de facto nie jest skomplikowane i jednocześnie jak pracujemy w grupie niezależnej, to słuchajcie, ono jest darmowe, tak jakby to nie generuje żadnych dodatkowych kosztów. Trzeba poświęcić po prostu swój czas i uwagę. I stwierdziłam, że to jest skandal, że jest tak dobra metoda pracy, jest tak fajny sposób na to, żeby dobrze sobie radzić w biznesie, a nikt o tym nie wie. I nikt nie umie tego robić. Ludzie nawet jeśli cokolwiek słyszeli, to po prostu słyszeli, natomiast w żaden sposób nie rozumieją, jak mieliby to wykorzystać w swojej sytuacji. I stwierdziłam, że czas to zmienić, a ponieważ stacjonarnie jestem w stanie docierać do ograniczonej ilości osób, to stwierdziłam, że ruszam z kursem online, bo o mastermindowaniu chcą się uczyć ludzie nie tylko w Polsce, tak, ale w mojej społeczności są ludzie z całego świata.
I oni wszyscy łakną tej wiedzy, bo chcą się rozwijać, chcą skutecznie działać, chcą utrzymywać się w kursie działania, tak? Czyli jakby podejmują jakieś wyzwanie, chcą zrealizować jakiś projekt, chcą coś konkretnego osiągnąć i po prostu potrzebują dodatkowych osób, które im w tym pomogą. W pojedynkę jest trudno. My jesteśmy z gatunkiem stadnym, tak? Potrzebujemy wsparcia. Czasami potrzebujemy otuchy, żeby ktoś nas poklepał po ramieniu i powiedział: tak, rozumiem, że jest ci trudno. To jest wyzwanie zrobić pierwszego live'a. To jest stresujące stanąć przed kamerą, ale jednocześnie weź to po prostu i zrób. Jak nie wyjdzie, to i tak nikt tego nie zobaczy, bo algorytm tego nie puści dalej. To jest jedna strona medalu, a czasami trzeba usłyszeć: Ania, napisz wreszcie tę książkę, bo to już jest nudne słuchać ciągle o tym samym. To jest cytat z mojej koleżanki mastermindowej, która mnie w ten sposób kopnęła w cztery litery, żebym się w końcu zorganizowała i zrobiła to, o czym gadam od kilku miesięcy. Więc jakby różne jest to wsparcie, ale ono jest nam niezbędne do tego, żebyśmy byli w stanie działać, bo to jest naturalne, że energia, motywacja, determinacja, one nam się kończą, tak? One się zużywają. Oprócz tego, że jesteśmy przedsiębiorcami, jesteśmy rodzicami, siostrami, przyjaciółkami, przyjaciółmi, mężami, mamy mnóstwo innych ról do wypełnienia i praca bywa naprawdę, naprawdę trudna, a my, nawet jeśli jesteśmy pojedynczym przedsiębiorcą, to nie musimy działać sami, nie musimy być sami. To jest piękne. Wiesz co, jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy tak na koniec, nie wiem, czy ty o to odpowiadałaś, ale na te pytanie, jak długo taki moduł powinien trwać, w sensie ile maksymalnie, powiedzmy, że może być godzina, ale nie dłużej niż, bo ty masz doświadczenie, więc powiesz po prostu, jak takie spotkanie powinno wyglądać, żeby ono było owocne, żeby wszyscy nie byli zmęczeni. Czy takie godzinki to są najbardziej optymalne, czy półtora godziny, czy to najpierw trzeba przetestować, nie dłużej niż, nie wiem, dwie godziny, jaki jest okres tego czasu? Okej, to się, wiesz co, ta ilość tego czasu zależy od ilości uczestników. I teraz to, co jest dobrą praktyką, to to, żeby każdy na rozwiązanie swojego problemu miał 20 minut. To jest taka optymalna ilość czasu. 15 minut to jest za długo, znaczy za krótko, za mało tego czasu, bo czasami mamy problem tak naprawdę z określeniem, co jest istotą tego problemu, a pół godziny zdecydowanie z kolei to już się rozciąga w nieskończoność. 20 minut to jest optimum. I teraz jeśli mamy 3 osoby w grupie, to samą to godzinę zajmie nam tylko omawianie kwestii związanych z wyzwaniami, z którymi przychodzimy. A jeszcze trzeba zrobić podsumowanie, jeszcze trzeba to na początku, tak, z czym przychodzę, co mi się udało zrobić od poprzedniego spotkania. Na koniec trzeba podsumować, wyciągnąć wnioski, wyznaczyć sobie zadanie do zrobienia. Więc w przypadku trzyosobowej grupy półtorej godziny to jest minimum. Aha. Ilu osobowej? Trzy godzina osobowej? 40. Trzy godziny. I teraz każda dodatkowa osoba to jest dodatkowe 20 minut, nawet więcej, bo to jeszcze te plus ten koniec, plus ten początek. Więc myślę, że do 2,5 godzin to się powinno zamykać, nawet jeśli grupa mamy 5-osobową, bo nas będzie życie wyrywało z tego spotkania. W takim sensie, że my już dzisiaj nie usiedzimy przed komputerem dłużej niż 2,5 godziny, bo świat się toczy i się po prostu o nas upomina. Ważne jest też to, żeby pamiętać, żeby sobie zrobić przerwę w trakcie. 5 minut, 10 minut, żeby uzupełnić kawę, żeby wyjść do łazienki, czasami oddzwonić, bo telefon nam przez cały czas szalał i widzimy, że po prostu musimy wykonać ten telefon, bo to jest bardzo pilna sprawa. Więc między półtorej godziny a 2,5 mniej więcej będzie to wypadało. Natomiast najważniejsze jest te 20 minut na uczestnika. To jest kluczowe. A całą resztę można już sobie domodelować i poustawiać jak klocki w zależności od tego, jakie mamy możliwości. No to widzę, że podstawy mam, ale i tak myślę, że chyba czas się jeszcze douczyć, zanim zacznę to robić, żeby po prostu też tego czasu nie przepalać. Ja jestem zwolennikiem dobrego planowania i zarządzania tym czasem i wyciskania po prostu z tego, co mam, a każdy ma tyle samo, 24 godziny maksymalnie, ile się da. Dlatego myślę, że się najpierw jeszcze trochę poedukuję w zakresie tego, jak te mastermindy przeprowadzać. No i później zacznę szukać takich osób. No ale teraz przynajmniej wiem, jak je szukać, gdzie je szukać, ile tych osób musi być, jak to weryfikować, jak to sprawdzać, żeby też się nie zrazić, tak? Czyli że nam się nie uda, pierwsze, drugie spotkanie to będzie nie to, więc po prostu powiedzieć szczerze, że
że musimy poszukać jednak kogoś innego i przejść dalej, no bo to ma być takie, jak powiedziałaś, że my mamy czekać na to spotkanie, a nie, że mamy się stresować tym spotkaniem, albo ktoś nam po prostu w tym naszym zespole nie będzie pasował. Jeżeli macie jakieś pytania, to jest ostatni moment, żebyście je zadali. Dajcie znać, czy macie pytania, chociaż wydaje mi się, że dużo tych pytań zadałam, więc podstawy wszyscy mają. Zachęcam Was do tego, żebyście sobie pobrali tą lekcję, obejrzeli tą lekcję pierwszą Ani kursu, możecie sobie zobaczyć. E-book będzie, tak? Ale nie wiadomo, kiedy będzie e-book? 10 października jest premiera, natomiast już dzisiaj można zapisać się na listę zainteresowanych, ponieważ tylko osoby z listy zainteresowanych dostaną 50% zniżkę na zakup tego e-booka lub audiobooka. Trzeba się zapisać, więc warto. Dobra, to dzisiaj się zapiszę na to, bo muszę poszerzyć wiedzę na ten temat. Bardzo Ci, Aniu, dziękuję za spotkanie. Dowiedziałam się naprawdę mnóstwa ważnych dla mnie rzeczy. Niby o tym trochę czytałam, ale jednak tu miałam konkrety, mogłam zadać pytania, nie musiałam szukać po tym internecie, żeby każdą rzecz się dowiedzieć, więc to jest właśnie to, jak cenne jest spotkanie z osobą doświadczoną, ekspertem w swojej dziedzinie. Mam nadzieję, że nieraz jeszcze się spotkamy. Ty jesteś też osobą, która prowadzi przedsiębiorców, pomaga układać biznesy, więc być może uda nam się zrobić jeszcze jeden fajny live na temat właśnie modelu biznesowego układania, wsparcia i pomocy. Tutaj piszą dziewczyny, brak pytań, temat godny uwagi, zastanowienia się. No właśnie, cieszę się, że Wam się to spodobało, że teraz będziecie, przynajmniej o tym pomyślicie i może zaczniecie coś w tym kierunku robić. Gdzie będzie można pobrać lekcję Ani? Tutaj pod postem, w poście masz link, Sylwia, możesz pobrać, na YouTubie też będzie film na ten temat. Także i pod filmem będzie link, więc będziecie mogli sobie też wejść i pobrać tą lekcję. I do zobaczenia w następnym kursie, w następnym odcinku Przedsiębiorczego Architekta. My Wam bardzo gorąco dziękujemy i widzimy się za niedługo. Chciałabym tylko na koniec przypomnieć, że jeszcze dzisiaj macie, jest do dzisiaj zniżka 30% na wszystkie produkty elektroniczne, czyli kursy, e-booki, książki, umowy, szablony, checklisty na stronie agnieszkapasiekaadamek.com, więc jeżeli macie ochotę, to wejdźcie, był problem jakiś z kodem, rano mi pisaliście, że kod nie działa, więc jest naprawiony, kod działa, także możecie jeszcze skorzystać do dzisiaj, maksymalnie do 24. Do zobaczenia, pa, pa. Dzięki, do zobaczenia.